Gratuluję. Dziękuję. To z okazji, że masz Media Day, to ja też sobie wykorzystam Ciebie do Media Day. Nie mam pytania, co poszło nie tak, bo się bałeś, że będziesz musiał zadać to pytanie. Ostatnio, jak się widzieliśmy. Tak? No. Nie mam pytania, co się, to wszystko poszło zajebiście. Siema. Siema. Zapraszam. Żeby zniszczyć ten, uwaga. Karolina, a tu wszyscy moi znajomi. Kiedyś byliśmy u Maćka, nie? Pamiętasz? Pamiętam. Jeszcze raz, no dobra. Dobra, siadamy, rozprzątowujemy się. Zobaczymy może w takim nigdzie. Dobra? Okej. Okay. Poczekaj. Dobra. Karolina, jak uważasz? Pysznie. Pysznie, Łukaszu. Porozbijałaś się trochę? W ogóle. Super! Też się cieszę. Dobra, ja chciałbym najpierw pierwszy zazdro powiedzieć, że jest godzina 15 i można otworzyć piwko. Mhm. I tak. Powiem Ci, że tego mi najbardziej brakuje z kariery zawodniczej. To jest ten króciutki okres w roku po walce, gdzie mogę napić się alkoholu. Ponieważ na co dzień nie piję. Ale to prawda, że ja tak słyszałem. My nie mieliśmy jeszcze okazji siąść razem, żeby się napić piwa. Mm-hmm. Że ty po jednym piwie to generalnie już korba i rzeczy, które potem żałujesz, wiesz, kace moralne i tak dalej. Może nie po jednym, ale po trzech. Naprawdę po trzech? Dlatego mi kupiłeś trzy piwa. Kupiłem ci trzy piwa, dokładnie. Ale naprawdę, co najgłupszego udało ci się zrobić po trzech piwach? Z czego może nie do końca jesteś dumna, ale to taka historia, że warto powiedzieć. Oczywiście, że ci nie opowiem. Nie, ale to powiesz tylko mi, że nikt nie będzie tego słuchał. Nie, takie rzeczy nie można opowiadać. Wejdź na wawel, bo chcę zadać drugie pytanie. Ale generalnie, kiedyś oglądałam się za dużo Bera Grylsa, którego jestem wielką fanką. I stąd wiem, kiedy już starczy mi alkoholu, ponieważ Bear Grylls zjadał różne dziwne rzeczy, pająki i tak dalej. W momencie, kiedy zaczynam szukać pająków i robaków, żeby je jeść, to znaczy, że czas przestać. Naprawdę pić. Masz coś takiego? Masz taką wkrętkę? Bo to jest tak, że każdy coś takiego ma, że po alkoholu robi jakąś pewną rzecz. Ja mam jednego kolegę bez nazwisk generalnie, na przykład, który notorycznie po alkoholu jak przesadzi, ma coś takiego, że wiesz, że za każdym razem leje do szafy, gdziekolwiek jest. Za każdym razem, nie? Mam jednego znajomego, który zawsze leje na sprzęt elektroniczny, który stoi w tym. Wiesz co, u mnie lista patologicznych rzeczy, które robię po alkoholu jest bardzo długa. Zazwyczaj to jest jakaś ułańska fantazja, więc wiesz... Powiedz chociaż jedną rzecz. Kurczę, no nie wiem, wiesz, bieganie w miejscu publicznym, magolasa, takie rzeczy, no wiesz, zdarzało się, wiesz, tarzanie się w kałuży, że wiesz, pływam albo... No milion, wiesz co, ja mam 35 lat, więc już ustalmy, że kilka razy trzy piwa udało mi się wypić. Ale nie wiem, no jakoś zauważyłem, że nie doraz, a masz coś takiego, bo warto przypomnieć, że już masz 30 lat. Skończone. Rocznikowo 31. Dokładnie, nie masz czegoś takiego, że z wiekiem mimo wszystko już na przykład, że wiesz, pewnych rzeczy nie robisz, nawet po tych trzech nie, piwach? Nie, już wypijam trzy piwa, wracam grzecznie do domu, idę spać, jestem nudna. To nie przyjeżdżaj, wiesz co, tak, na wieczorny. Nie, no nie. No dobra, no dobra. Słuchaj, a powiedz mi, nie wyjeżdżasz nigdzie? Na jakieś wakacje? Nie potrzebujesz odpocząć? Generalnie... Mów z pełną buzią, spokojnie. Przed walką bardzo chciałam wyjechać na jakieś wakacje, ale pojechałam do Rotterdamu i w sumie tam się czułam jak na wakacjach, naprawdę rewelacyjnie. Odpoczęłam fizycznie, psychicznie. Tak naprawdę już wróciłam do treningów i chcę jak najszybciej znowu zawalczyć. Czyli wszystko ze zdrowiem dobrze? Tak. Wiesz, że ja pytam o to, bo... Za każdym razem przez wiele lat, kiedy się widzieliśmy przed walkami, no wiem, na kilka dni przed walką, to było tak, że Karolina co jest? No nic, chora jestem. Teraz jest rewelacyjnie, doktor Michalnik, po prostu MMA zrobili kawał dobrej roboty i po prostu zaczęłam na nowo żyć. Potwierdzam jakby co klasę MMA-u. Raz, że moje ziomki, dwa, że nos zrobili mi, po 20 latach zacząłem czuć zapachy. Ja mam to samo, zrobili mi nos, wycięli mi gdałki. No dobra, i powiedz co teraz? Masz jakieś tam plany? Ktoś się z sobą kontaktował? Na przykład, czy chcesz się bić z Namajunas, czy... Nie, nie. Czy z Paige Van Zandt? Jeszcze nikt się ze mną nie kontaktował. A którą byś chciała zlać teraz? Van Zandt czy Namajunas?
No ma u nas. A nie lepiej wizerunkowo, żeby to była Paige Van Zandt, która ale... da ci takiego, wiesz, popularnościowego kopa w Stanach? Nie chcę, bym chciała taką naprawdę walkę, która będzie mega wyzwanie. Nie to, że lekceważę Paige, ale no Rose nią wygrała, więc chciałabym, gdybym miała do wyboru albo jedna, albo druga, to wolałabym zawalczyć z Rose. To już piękne pytanie, które dostajesz prawdopodobnie, bo dzisiaj masz cały Media Day, tak? Mm-hmm. Z wyjątkiem porannej wizyty w Dzień Dobry TVN, której nie widziałem, ale zakładam, że skoro prowadzący był Jarosław Kuźniar, to nie zadał ci tego pytania, z racji tego, że jego wiedza na temat dyscypliny, o której musiał rozmawiać, jest zerowa albo jeszcze gorsza, abstrahując od samej osoby prowadzącego, to... Jesteś myślami już, na przykład 2017 i ta, wiesz, bójka z Aśką? Jeszcze nie, jeszcze o tym nie myślę. Może będzie to w 2016? Nie, chyba nie da się tak szybko tej walki, mi się wydaje. Nie wiem, no może to jest coś więcej, wiesz. Czy mamy teraz wykręcić numer szybko do tego? Nie, ja nic nie wiem, tak naprawdę nic nie wiem, ja mam takie marzenia, że... Dzwoń do Żmi. Ja mam takie marzenia, żebym chciała jak najszybciej zawalczyć opas. Serdecznie ci życzę, chociaż ja ostatnio w Pancerze mówiłem, że ja ten pojedynek chciałbym zobaczyć. Już nie chcesz? Chłopaki tak mnie wyprowadzili, że akurat był Marcin Brzosek, mm-hmm. i mówi, że on nie do końca chciałby to widzieć. I ja sobie zdałem z tego sprawę, że tak jak już wracałem sobie na spokojnie do domu, że chyba właśnie nie chciałbym zobaczyć tego pojedynku. Ja wiem, że do niego dojdzie, wiesz, gorąco mm-hmm. trzymam za to kciuki, ale no nie chciałbym, wiesz. No, jesteś moją bardzo bliską koleżanką, tak samo jak Aśka i tak... Byłbym taki trochę rozdarty, wiesz, ktoś musi ten pojedynek wygrać. Ja wiem, żebyś pieniądze postawił na Aśkę. ale też trochę na ciebie. Słyszałam. Nie, no to wiesz, no to się jakiś czas temu mówiłem, zresztą tłumaczyłem się już tobie ten z tego, tak? Musimy zrozumieć. Teraz bym postawił, naprawdę, jakbym miał teraz postawić, to bym postawił, wiesz, taką win-win sytuację, żebym postawił stówkę na ciebie i stówkę na Aśkę. Dobra? Tak będzie. Obiecuję, pokażę to. Pokażę to. No asekuracyjnie. Ja zawsze przegrywam, więc to inna sprawa. Zostawię na nią. W sensie na Aśkę. Wybierasz się? Mój człowiek. Jakby co to Maciek, tutaj szef sushi master, który nam przygotował te wszystkie smakołyki. Najlepsze sushi na świecie. Człowiek, który ma wiedzę o MMA większą niż ja. To inna sprawa. Dobra, wybierasz się na FEN albo na KSW? Na KSW się wybieram. O proszę, a jednak, bo ostatnio gadaliśmy, to tak jeszcze było nie wiadomo, czy pojedziesz. Ale masz, no tak, masz bilet, zaprosili cię, czy sama się wpraszasz? Nie, dostałam bilet od mojego kolegi z klubu, Marcina Wrzoska. Wpraszam się. Ja jakieś dobre miejsca? Nie wiem. Bo jak to są te bilety dla fighterów, to chyba nie. No to... Ale to daj znać, to jeszcze pogadamy. Dobra. O, właśnie. Pochwalbyś mnie, bo jak już będę doskonale wiedząc, skoro będziecie oglądać mojego bloga. Aż się boję, co przez moje. Nie, to właśnie dobra sprawa. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że przed w New Gali KSW robimy akcję wspólnie z organizacją Strefą Fana, akcję Krwawy Sport, akcję Krwiodawstwa i muszę się pochwalić, że w zeszłym roku pod RG Areną, kiedy pierwszy raz robiliśmy tę akcję, Karolina oddawała krew po raz pierwszy, tak? Zgadza się. I teraz robi to po raz? Drugi. Tyry, fanfary, czekaj. Zaśpiewaj. Nie mogę, mam głos zjechany. Będziesz jak Stachurski. No dobra, czyli przyjeżdżasz wcześniej, nawdychać się jodu i potem oddać krew. No jeszcze zobaczymy, ale... To nie rób biforu w czwartek, dobra? Bo potem krwi nie można oddać. Ja cię przypilnuję. Okay. Ja też tam gdzieś będę. Jakby co? No dobra, to wiesz, żeby zostawić trochę prywatności jednak i pogadać coś, zapytam cię jeszcze o typowanie Mamet czy Karaoglu? Mamet. Pudzian czy Różal? Różal. Twoich kolegów czy... No ale zapytam cię, wiesz, no, Wrzosek czy Wolański? Ach, serce pęka, ale Wrzosek. Kolega klubowy, rozumiem. Kolega klubowy, ale właśnie gadaliśmy, ale zanim włączyliśmy kamerę, że... Wrzosek nie, naprawdę, jak widzę go na sparingach, jest w życiowej formie, po prostu, no... W życiu czegoś takiego nie widziałam i naprawdę jestem o niego mega spokojna. Dobrze. My gadaliśmy sobie tak przed chwilą, że i dla Karoliny, i dla mnie jest to walka, która na papierze jest walką wieczorą w ciemno i liczymy, że to będzie takie show. To tyle. Wyłączamy? Wyłączamy i jemy. Nara.